Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Dużą część naszego życia przychodzi nam spędzać na oddalaniu różnego rodzaju niepokojów. Co chwilę jakiś niepokój. Niepokój, który przychodzi z zewnątrz. Niepokój, który rozpoznajemy w nas samych. Nie ma dnia, żebyśmy nie stoczyli jakiejś walki z jakimś niepokojem. I Pan Jezus jest tego świadomy, dlatego na końcu dzisiejszej Ewangelii mówi: a to wam powiedziałem o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Gdy się to stanie, to czyli to, co może być źródłem obaw. Uczniowie jeszcze sobie nie zdają sprawy do końca, o czym Jezus mówi. Ale my mamy tą perspektywę czasową, wiemy, co to było dla uczniów. Dla uczniów to był czas niepewności, czyli czas Paschy. Bardzo uroczysty czas, który okazał się czasem rozproszenia, czasem rozbicia, czasem lęku, zdrady, zaparcia się, śmierci. A w dalszej perspektywie uczniów już po zmartwychwstaniu to jest to, co stało się z Jerozolimą. Czytaliśmy Apokalipsę i te słowa Jana w Apokalipsie o tym, że nie ma już świątyni, że nie jest potrzebne słońce i księżyc, bo baranek będzie oświetlał i baranek jest świątynią. To jest też komentarz do tego, co stało się po 70 roku w Jerozolimie, kiedy zburzono świątynię, kiedy Rzymianie wymordowali ogromną liczbę Żydów, i Żydów ortodoksyjnych, i Żydów chrześcijan. Kiedy nastąpiło ogromne rozproszenie i Żydzi, i chrześcijanie musieli uciekać z Jerozolimy. I był to czas, można powiedzieć, apokalips. Każdego dnia musimy zmagać się z niepokojem, który uderza w jakieś nasze zadomowienie, zamieszkanie w swoim własnym życiu. Nie taki pokój daje, jaki daje wam świat. Jaki pokój daje nam świat? Świat daje nam pokój, który wisi na włosku. Wiemy doskonale, jakie skutki mają wszelkie umowy pokojowe, polityczne, międzynarodowe. Całe szczęście, że do nich dochodzi. I całe szczęście, że po okresach wojen i krzywd przychodzi czas pokoju. Ale wiemy,
wiemy, jak ten pokój jest niepewny i jak bardzo jest zagrożony i jak bardzo podszyty jest lękiem i niepokojem, że to może się skończyć. Przecież można powiedzieć tak, jak patrzę na swoje wychowanie i dojrzewanie, to w pamięci była II wojna światowa, ale gdzieś podświadomie, oczywiście to też były czasy jeszcze wcześniejsze, wiadome, socjalistyczne, podszyte były też takim ciągle, podszyte takim, taką propagandą, że może za chwilę rozpocząć się kolejna wojna. Ale ja myślę, że w każdym z nas, bez względu na to, kto rządzi, jakie mamy czasy, jest ciągle ten niepokój, czy ta wojna nie przyjdzie do nas, a przecież zbliżyła się do nas bardzo. Dotyka nas bardzo już, bardzo tak konkretnie. Także jeśli chodzi o chrześcijaństwo, Pan Jezus nie może nam zapewnić świętego spokoju dla przeżywania naszej wiary, że stworzymy sobie taką idealną cywilizację chrześcijańską, której będą zabezpieczone przez prawo, przez państwo nasze wartości i nasza wiara. Pan Jezus nigdy nie obiecał, że stworzy cywilizację chrześcijańską. I z historii wiemy też, że wielkie cywilizacje chrześcijańskie, jak chociażby Bizancjum, które były pod względem intelektualnym, ale także i takim cywilizacyjnym, militarnym, ogromną potęgą i z tego nic nie zostało. Patriarcha Konstantynopola, jakby ten zwornik Bizancjum jest dzisiaj ubogim mnichem i nie ma za sobą żadnego wsparcia politycznego, patriarcha Bartłomiej. I także nie jest powiedziane, że Rzym się ostanie i że będziemy mieli taką właśnie święty spokój dla naszego chrześcijaństwa. Pan Jezus nie obiecał tego. Sam Chrystus doświadcza pewnego paradoksu, że w chwili, gdy umiera, czyli w chwili największej trwogi, największego niepokoju, gdzie Jezus też jako człowiek doświadcza tego egzystencjalnego rozbicia, rozdarcia, gdzie nad nim już wisi ta śmierć. Jezus jest wewnętrznie rozbity. Nie jest rozbity w relacji z Ojcem, ale jest rozbity na poziomie swoich emocji, swojego ludzkiego przeżycia. I stoi w ogromie utraty wszystkiego. Czyli można powiedzieć, kulminacja wszelkich ludzkich niepokojów. Ale gdy umiera, jak pisze list do Hebrajczyków, wszedł do odpoczynku, do pokoju szabatu. Po hebrajsku to się nazywa menucha, czyli pokój szabatu, odpoczynek szabatu. O tym mówi list do Hebrajczyków. Czyli z jednej strony Jezus jest w największej trwodze niepokojów i w centrum, jakby w jądrze tego niepokoju doświadcza pokoju, wchodzi w pokój. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. To jest moment Jego całkowitego zjednoczenia z Ojcem, które było cały czas, ale też Jego świadomego wyboru jako człowieka też. W Twoje ręce, jeśli możesz, oddal ode mnie ten kielich. Niepokoję się, ale także mówi, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I to jest także doświadczenie pierwszych chrześcijan i wszystkich prześladowanych chrześcijan, że musimy pielęgnować naszą ufność w warunkach największego odrzucenia. To było doświadczenie męczenników. I w warunkach często cywilizacyjnie obcych dla chrześcijaństwa. W Nim żyjemy, umieramy. W baranku zabitym, żyjącym na wieki. A to wam powiedziałem, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Co Pan Jezus nam obiecuje? Daje nam właśnie ten pokój, w który On sam wszedł i który wybrał. W to zadomowienie, które otrzymaliśmy, o którym dzisiaj słyszeliśmy
na początku Ewangelii, a Ojciec umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie w Nim uczynimy. Czyli Pan Jezus obiecuje nam zadomowienie, którego nic nie może nam odebrać i niczego nic nie może zachwiać. Żaden niepokój. Nawet jeśli ten niepokój będzie towarzyszył, bo tak jak mówiłem, wiara nie jest wolna od niepokojów. Wiara to nie jest jakiś błogi stan. Wiara widzi w ciemności i wiara zmaga się w ciemności i w niepokojach. Ale wiara w tych ciemnościach widzi, że jesteśmy w Bogu, że jesteśmy zadomowieni, że zostaliśmy przyjęci na Chrzcie Świętym w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W krótkiej formule, którą nieraz wypowiadamy, chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen, jest tajemnica naszego zadomowienia. Jesteśmy przyjęci przez Ojca, Syna i Ducha, jak było na początku, czyli od samego stworzenia. Bóg nas zapragnął i to jest niezmienne pragnienie Boga. Bóg się nigdy z Niego nie wycofa, jak było na początku. Teraz, czyli w każdej sekundzie naszego życia, jesteśmy w Bogu. W Nim żyjemy i poruszamy się. Jesteśmy włączeni, przygarnięci przez Ojca, Syna i Ducha Świętego i na wieki wieków. Amen. To znaczy nic nas nie może odłączyć od tej miłości. Także wtedy, kiedy będą targać nami i te mniejsze, codzienne niepokoje, i te niepokoje, które wywołują trwogę, które przynoszą całkowite spustoszenie. Tylko to zadomowienie nam może obiecać Pan Jezus. Tego zadomowienia, które otrzymaliśmy na chrzcie, nikt nam nie może odebrać. I tylko z tego może płynąć ten prawdziwy pokój, który trzeba pielęgnować, czyli życie duchowe, życie wewnętrzne, życie Trójcy Świętej. Tak jak to pięknie jest przedstawione na tej ikonie Trójcy Świętej Rublowa. Trzy osoby różne, ale harmonia i pokój między nimi. Wymiana miłości. I ten ołtarz, do którego jesteśmy zaproszeni, w którym możemy się przysiąść i być nakarmieni. Nakarmieni ufnością, nakarmieni miłością, nakarmieni wiarą, nakarmieni nie świętym spokojem, ale pokojem, który jest większy od wszystkich naszych niepokojów. Bo to jest właśnie paradoks, że pokój Chrystusowy nie jest świętym spokojem. Wiara i miłość nie mają świętego spokoju. Każdy wie, kto kocha, że jak się kocha, to się świętego spokoju nie ma. I także jeśli się wierzy, i nie chodzi tutaj o jakieś poglądy, tylko o doświadczenie zawierzenia, no samo słowo zawierzenie to jest zawierzyć w jakiejś niepewności, w jakieś pytania, w jakimś zmaganiu się. Zawierzenie jest pokojem, zawierzenie przynosi pokój. Zawierzyć drugiemu to oprzeć się na nim, to mieć poczucie, że ktoś przy mnie jest. Ale to nie oddala niepokojów, tylko daje nam poczucie, że ktoś przy mnie jest. Jest drugi człowiek, ale przede wszystkim jest Bóg, od którego miłości nic nas nie może odłączyć. Jesteśmy zadomowieni więc w Bogu i trzeba to zadomowienie w sobie pielęgnować. I nas, chrześcijan, w tym świecie od lęku może jedynie ustrzec właśnie pielęgnowanie tego wewnętrznego życia duchowego, tego zamieszkania w sobie. Jak święta Katarzyna ze Sieny mówiła, że mieszka w celi zadomowienia wewnętrznego, że jest wewnętrznie zadomowiona w sobie. Człowiek, który jest w sobie, który jest ze sobą, jest człowiekiem pokoju, bo jest ze sobą samym. Człowiek niespokojny nie jest ze sobą. Człowiek niespokojny nie przebywa u siebie, jest poza sobą. Jest ciągle targany jakąś walką, walką z przeszłością, z nieuzdrowionymi ranami, które są w każdym z nas. Jest walka ze swoją codziennością, właśnie z tym, co sprawia, że nie jestem we wszystkim spełniony i szukam jakiegoś nierealnego szczęścia i nie ma mnie tu i teraz. I to jest też walka. Jeśli mnie nie ma w swoim życiu,
jeżeli nie jestem przy swoim życiu, jeżeli nie brakuje mi miłosierdzia dla swojego tu i teraz, to znaczy, że walczę ze swoim życiem. I także nierealne marzenia to także jest walka, bo oczekuję na coś, co nie przyjdzie. I dlatego ważne jest to, żeby pielęgnować życie duchowe, bo życie duchowe nie jest wczoraj i nie jest jutro. Ono jest dziś, tu i teraz. Tu i teraz jestem w Bogu. Jestem w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym. A jeżeli jestem w Trójcy, to jestem także w sobie samym. Jestem ze sobą.